Dzisiaj jesteśmy w końcu na miejscówce. Będzie można fajnie pojeździć. Skupimy się dzisiaj troszkę na zjazdach, na kontroli nad zjeździe. Jakoś gdyż w tym roku pogoda nie dopisowała. Najdłuższy mój wyjazd był 2:15, więc teraz postaramy się zrobić około 3 godzin. Dwie moje ulubione trasy są niestety zamknięte. Och, te Ginkiel i Kvintlon. Więc zrobimy jedno okrążenie na Reinen. Później lecimy dwa okrążenia zrobić na Amerongen. Pierwsze oczywiście trochę rozgrzać. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. To do dzieła. Pierwszy raz grzejemy, później Reinen, Amerongen. Ciekawostką jest to, że na Kvintlonie trasa tak ciężka i tak ciasna, żeby tam się zmieścić pomiędzy drzewami, to musiałem obciąć kierownicę piłką z dwóch stron, ponieważ nie mogłem jej przejechać, już nie mieściłem pomiędzy drzewami. Ale jedyna taka prawdziwa trasa, taka typowa cross country, 20 stopni do góry, 20 stopni w dół. Wow, jej! Tu spiernicza trochę, że mam za dużo ciśnienia. Stawiłem sobie trochę twardziej zawieszenie, mi wynosi trochę przodem. Ale zaraz to poprawimy. Do tego mam plecak z wodą, więc środek ciężkości jest przesunięty za wysoko. Dobra, kończymy powoli rozgrzewkę. Jest trochę luźnego piachu, który niesie, także staramy się troszeczkę jeszcze spuścić powietrza z przodu. Miejscami nazywam ją Beskidy. Można takie partie są, które przypominają trochę Beskidy. Ale zrobimy ją tylko jeden raz. Później jedziemy na drugą trasę. Cel dzisiaj treningowy jest jeden. Kontrola nad zjazdami. Czyli powoli pod górki, żeby zrobić wytrzymałość, której brakuje. A z górki będziemy próbowali dać wszystko. Na tyle oczywiście, ile warunki pozwalają. Nie ma dzisiaj takiej przyczepności, jakby się chciało, no się strasznie. Dlatego z tydzień temu mówię jeszcze śnieg. Czekany dopiero co zrobione, bo za dużej prędkości niby ludzie tu ciągali, a na tym polega kolarstwo górskie.
To jest też świeże, te szykany tutaj. Super na wejściu. Zwane Bieszczady, gdzieś tam Beskidy. Nie dajmy się podpuścić, dzisiaj jest wytrzymałość. Chyba najstarszy podjazd dzisiejszego dnia.